pewnym momencie pracownicy ochrony zauważyli młodego mężczyznę, który próbuje przejść przez linię kas. W momencie, kiedy ochroniarze chcieli zatrzymać tego mężczyznę, ten stał się niezwykle agresywny, zaczął szarpać jednego z ochroniarzy, wyjął nóż i zaczął temu ochroniarzowi grozić. Chwilę później na miejscu byli już pilscy kryminalni, obezwładnili tego mężczyznę, zatrzymali go, trafił on do policyjnego aresztu. Jak się okazuje, 24-letni mieszkaniec Piły jest dość dobrze znany funkcjonariuszom policji. W ciągu ostatnich tygodni był już kilkukrotnie zatrzymywany przez mundurowych. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Odpowie też m.in. za inne kradzieże, posiadanie narkotyków i jazdę samochodem pod wpływem środków odurzających. Sąd rejonowy w Pile zastosował wobec mężczyzny 3-miesięczny areszt. Za popełnione czyny grozi mu teraz kara do 10 lat więzienia.